Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ósma Łapa. Dzisiaj będziemy karmić ptaszniki i będzie to epickie karmienie, zobaczycie. Ale zaczniemy tradycyjnie od intro. Zawsze pod każdym fast foodem, przypominam wam, że są one w czwartek o 18:00. Ktoś pisze, że fajnie, tylko bardzo krótko. Więc stwierdziłem, no dobra, dawno nie było takiego karmienia z prawdziwego zdarzenia, więc trzeba będzie takie zrobić. No to usiadłem, zrobiłem sobie listę dużych ptaszników, które chciałbym nakarmić i zacząłem kręcić materiał. No i co się okazało? No, że niestety ptaszniki to bardzo wredne stworzenia i oczywiście większość z tych, które miałem na mojej liście, no, stwierdziła, że no nic z tego, kolego, bo my będziemy sobie linieć. Także musiałem zrewidować moje plany, wziąć inne ptaszniki niż planowałem. Stwierdziłem, że nie poddam się i zrobię ten feeding, więc oczywiście karmienie będzie, nie martwcie się. Nie będę dużo gadał, nie będę przedłużał niepotrzebnie, tylko zabieramy się za karmienie. Zaczniemy sobie od jednej z ładniejszych brachy pelm, tej z białym karapaksem, czyli od brachy pelmy albiceps. Gotowi? To zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. We'll be right back.
i co, jak wrażenia? Ja nadal nie mogę znaleźć mojego miecza i hełmu. Było epicko, co? Dobra, to pora na kolejnego ptasznika. I będzie to nieśmiertelna Acanthoscuria geniculata. Geniculata grzecznie zjadła, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma feedingu się Wam podoba. No i co, przechodzimy do następnego ptasznika i będzie to w zasadzie taki ptasznik zwykły, szary, bury, niepowalający wyglądem, ale za to rosnący do mega wielkich rozmiarów i bardzo żarłoczny. Wiecie już, o kogo chodzi? Tak, Lasiodora parahubana. Zaczynamy!
Z kolejnym karmieniem miałem nie lada problem, bo ciężko jest nagrać karmienie kamienia. I mówię tutaj całkiem serio. Ten pająk po prostu stał. Nawet po tym, jak złapał już karaczana, to nadal stał. Ja włączyłem sobie kamerę, poszedłem pod prysznic, wróciłem, przejrzałem nagranie i okazało się, że nie drgnął nawet o milimetr. Także uwierzcie mi, to najkrótsze karmienie, ale nagrywanie go trwało najdłużej, bo żeby znaleźć te kilka sekund, w których on się w ogóle rusza, no to musiałem naprawdę kilka ładnych godzin poświęcić. Pewnie już wiecie, o kogo chodzi. No to będzie Tiltocat albo Pilosus Nicaragua. Kolejnym ptasznikiem, którego będę karmił, będzie pająk, który swoim wyglądem łudząco przypomina Tiltocat Vagans i niewprawne oko może mieć problem z ich odróżnieniem. Natomiast jest to Tiltocat Sabulosum.
ostatnim ptasznikiem, którego karmienie będziecie za chwilkę oglądać, będzie pająk, dla którego Iza ostatnio przygotowywała pojemnik, czyli Namdu Tripepi. Miłego oglądania. I tym oto sposobem nakarmiłem kilka fajnych ptaszników. Mam nadzieję, że taka epicka forma karmienia przypadła Wam do gustu. Ja wiem, że wiele osób chciałoby, żeby przy karmieniu był jakiś komentarz, ale szczerze powiedziawszy, kurczę, co o tych ptasznikach można jeszcze powiedzieć? Po prostu każdy robi opisy gatunkowe, te informacje są wszędzie i ja naprawdę nic nowego już nie powiem. Wolę puścić muzykę i po prostu pokazać Wam ptasznika i skupić się na tym, żeby to w miarę fajnie wyglądało. Bo lubię to robić, lubię poświęcać czas na montowanie filmów i dajcie znać, jak mi to wychodzi, bo Wasz feedback jest dla mnie mega istotny. Napiszcie też, jak podobał się Wam wstęp, bo robiłem to pierwszy raz i powiem szczerze, że no, ja jestem z efektu zadowolony. Oczywiście można by to jeszcze dopracować, no ale... No cóż, mamy jeszcze dużo czasu. I na pewno coś fajnego wymyślę. Także będę się starał, żeby moje odcinki były coraz fajniejsze, coraz atrakcyjniejsze pod względem wizualnym, żeby cieszyły Wasze oko i żebyście naprawdę nie marnowali tego czasu oglądając ósmą łapę. Dobra, w wolnej chwili wpadnijcie oczywiście na mojego ósmołapnego Facebooka i Instagrama. Widzimy się za tydzień o 18:00 i fast food w czwartek o 18:00. Zapraszam, pamiętajcie, oglądajcie, żeby nabijać wyświetleń. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć!